Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj Renegat z tej strony. Ja witam was w moim kolejnym odcinku z serii pod tytułem Zagrajmy w Ghost Master. I cóż, bez zbędnego gadania po prostu wejdźmy sobie do gierki. Zobaczymy, co tam na nas czeka ciekawego. No i cyk, moi kochani. W poprzednim odcinku oczywiście zagraliśmy sobie w misję Ghost Breakers, gdzie mieliśmy do wystraszenia paru duchołamaczy i udało nam się to z całą starannością wykonać, więc już praktycznie żadnych wrogów nie mamy w tej chwili, ponieważ ich pozbyliśmy. Ale dzisiaj się pojawiło nowe zagrożenie w kolejnej misji pod tytułem Full Mortal Jacket. Zmierzymy się ze śmiertelnikami z bazy wojskowej. Tak, drodzy kochani, dzisiaj będziemy sobie straszyć żołnierzy oraz żołnierki. I cóż, ja nie będę tutaj zbytnio rozgadywał się, po prostu sobie tutaj włączmy Born to Spook. Your campaign of terror proceeds apace. It is now only a matter of time before chaos breaks out on the streets of Gravenville, at which point the armed forces will surely be brought to bear to maintain peace. It is wise, therefore, to consider a preemptive strike against the military. Success can only serve to further undermine the unrest of the mortals. You must leave no mortal fit for military service within the grounds of the accursed base. No i cóż, drodzy kochani, jak mogliście już zauważyć, ten teren jest bardzo rozległy, ten teren jest bardzo duży, będziemy mieć do wystraszenia mnóstwo, ale to mnóstwo, powtarzam, mnóstwo śmiertelników. Tutaj jest taka misja, w której naszym jedynym zadaniem jest dobra zabawa. Trzeba tylko praktycznie dwie rzeczy wykonać, żeby można było sobie po prostu już tutaj się rozhulać, rozszaleć i zrobić wszystko, żeby kochani nasi śmiertelnicy już nigdy nam nie włazili w drogę. A tym bardziej, co oni sobie myślą, że zabiją ducha pociskiem z karabinu? No proszę was, no wolne żarty, no po prostu. I tu przede wszystkim na sam początek do naszej drużyny duchów sobie po prostu weźmy na początek duchy, które nam będą konieczne. Które będą nam konieczne do uwolnienia duchów. I jednym z tych duchów będzie, a właściwie jednym, jedynym duchem koniecznym w tej misji będzie duch z mocą Bonfire. Czyli to będzie Arclight albo z żywiołaków ognia Firetail. I cóż, mi się wydaje, że jednak wybiorę sobie Arclighta, ponieważ on ma jeszcze moc przede wszystkim opętanie, bo chciałem powiedzieć obsesję. Ale jest on według mnie troszeczkę lepszym duchem od Firetaila, dlatego ja sobie wezmę go. I tak naprawdę, no tutaj nasz wybór konieczny się kończy. Tutaj już możemy sobie wybrać 7 duchów, na jakich nas przyjdzie po prostu ochota. Dlatego cóż, przede wszystkim ta mapa jest stworzona dla jednego ducha. Dragun. On tutaj jest, no po prostu duchem, to jest mapa stworzona dla niego. Mi się wydaje, że totalnie twórcy tą mapę stworzyli pod tego ducha, żeby mu po prostu było tutaj łatwiej, wygodniej, żeby gracz mógł się po prostu nim tutaj zabawić i śmiertelników wystraszyć w taki sposób, że po prostu im głowa odleci, tak samo jak jemu. Ale cóż, no. I teraz przejdźmy sobie do troszeczkę większych rozmyśleń. Moonscream podstawa, Storm Talon podstawa według mnie do tej misji. Te 4 duchy według mnie to są taktyczna podstawa po prostu. No bez nich straszenie tutaj się obędzie ciężko. Teraz tak, ja się muszę zdecydować, jakie tutaj duchy jeszcze wziąć. Na pewno wezmę sobie do straszenia na zewnątrz kogoś, więc wezmę sobie Baka, bo już też go dawno nie używaliśmy, ale on się nam bardzo przyda. Przydałby nam się, bo tak naprawdę na zewnątrz może straszyć no oni praktycznie większość może straszyć na zewnątrz. Ale ja sobie zrobię coś takiego, że najprawdopodobniej wziąłbym tutaj sobie Cartera, Knucklesa albo Ghastly'ego, ale wydaje mi się, że jednak Carter tutaj się zda lepiej.
Jak widzicie, no mówię, on ma moce praktycznie same straszące. On jest Sledge Vision, Dread, Terrorize, Frozen Steve, Dance Macabre. To są moce wszystkie straszące i on będzie genialnym przerażaczem, dlatego ja sobie go wezmę do tej misji. No jego jedynym minusem jest to, że no niestety troszeczkę plazmy na te moce trzeba będzie sobie zapracować, ponieważ on jest bardzo nieekonomicznym duchem. Teraz przyda się kolejny duch elektryczny. Ja sobie tutaj wezmę Statika. Statik wydaje mi się, że tutaj się zda lepiej niż elektrospazm mimo wszystko. Ponieważ przede wszystkim awaria, no elektrospazma mi tutaj jest niepotrzebna. A jednak Statik ma wszystkie moce takie, które można używać non-stop, więc on się tutaj lepiej spisze. Przede wszystkim Black Crow. No nie, on się tutaj nie spisze, bo on tak naprawdę nie ma jakichś mocno straszących mocy. Ja mam chrypę dzisiaj, przepraszam. Nie chcę Maxim Factor. I się teraz tak zastanawiam, bo nie mam zbytnio gdzie ich przydzielić, więc tak naprawdę z przekaźnikiem może być tutaj ciężko. Straszną chrypę mam jakoś teraz. Wziąłbym sobie jeszcze kogoś do takiego typowego straszenia. W poprzednich moich nagraniach oczywiście, w których mi się Ghostmaster dwa razy crashował, do ekipy duchów wziąłem sobie przede wszystkim Hardboilda. No tylko właśnie na momencie, kiedy ja chciałem spojrzeć na niego, bo on wyglądał troszeczkę dziwnie w tej misji, To po prostu no, on wyglądał, nie miał piór, jak tutaj macie narysowane. On nie miał piór, on wyglądał takie jakby fruwające krzyżyki. Tak, ja się zdziwiłem po prostu, że on tak dziwnie wygląda i próbowałem najechać po prostu na niego widok, nie? Widok ducha z góry. No i w tym momencie mi się crashowała dwa i w tym samym momencie dwa razy po pół godziny gry. Nie wiem, czy... No bo ogółem do tej misji nie można brać Wild Wade'a oraz Hardboilda. Ponieważ nie ma przekaźnika. Teoretycznie. Bo praktycznie no... Jeżeli weźmiemy sobie albo Harriet, albo po prostu jakiegokolwiek innego ducha z mocą Edral Gift, albo Trojan Gift, to w tym momencie możemy sobie każdego ducha do niego przyłączyć. Nawet Hardboilda albo Wild Wade'a. Ale wydaje mi się, że jednak twórcy tutaj troszeczkę nie pomyśleli i jakby odłączyli całkowicie możliwość użycia tych duchów w grze. No ponieważ jak mówię, no dziwny ten Hardboil wyglądał. Poza tym jego moce, jak się użyło mocy krwi na jakimś chodniku, no to ona się tylko na mały kawałeczek rozprzestrzeniała i nic więcej. Więc tak naprawdę no i mówię, no jak się przybliżył wynik obraz na niego, no to on, to mi się gra crashowała, więc coś musi być po prostu nie tak z tymi duchami, że one zostały specjalnie, skrypt gry został tak zaprogramowany, żeby po prostu nie było możliwości użycia poltergeistów w tej misji. No szkoda, niestety nie mogę ich tu użyć, ale następnym duchem, jakiego ja sobie wezmę, przydałby się tutaj jakiś... Na zewnątrz może straszyć Bug i Moonscream i Dragoon. I przydałby mi się Shivers, The Painter albo... Nie, w tej misji mi się on nie przyda. Bardziej bym stawiał na duchy, które potrzebują mniejszych na parów mocy, żeby po prostu tutaj straszyć. Ja bym się... wziąłbym sobie Fingersa chyba, ale zastanawiam się jeszcze nad nimi raczej nie. Nad Banzajem. Fingersa albo Banzaja. Wiecie co? Daruję sobie tego Fingersa, bierzemy Banzaja, mamy już raz, dwa, trzy, cztery duchy, no pięć praktycznie do straszenia na zewnątrz. I cóż, to po prostu sobie zacznijmy w końcu, bo już gadam tutaj 10 minut. Ensure that no mortal fit for military service remains at the base. Na sam początek, drodzy kochani, poznajmy sobie naszego jedynego i już praktycznie ostatniego, przedostatniego ducha do uwolnienia w tej grze. A jest nim, jak widzicie tutaj, Wyzek Jack. That damnable shaman tricking me, the oldest trickster of all. He bound me to a tree and told me I would remain there until the forest fires engulfed me. But destiny was cruel, and my timber prison was carved into a totem. Please help free me. Jak widzicie, Wyzek Jack oczywiście ma przekaźnik dzieci oraz na zewnątrz.
On jest drugim i zarazem ostatnim z chochlików. I myślę, że patrząc na niego... Widzicie, nie? Jaką postać z kreskówki on wam przypomina? No myślę, że bez problemu mój rocznik albo nawet jeszcze młodsze roczniki będą wiedziały, o kogo chodzi. W każdym razie jest bardzo podobny do tego osobnika, o którym mówię. I cóż, sposobem, żeby go uwolnić. Przede wszystkim jego historia polega na tym, że on kiedyś był oszustem, jednym z największych oszustów świata. Tak mniej więcej było w polskiej wersji. I on... Ale jednak się okazało, że został on oszukany przez chyba wiedźmę jakąś, już nie pamiętam. I ta wiedźma... Nie, przez szamana, przepraszam, przez szamana. I ten szaman go po prostu rzucił na niego zaklęcie. Przywiązał go do drzewa. I powiedział, że pozostanie tam, dopóki nie spłonie. No i cóż, no, z biegiem czasu z drzewa zrobiono sobie totemik. Taki do egzorcyzmów, jak widzicie. Taki z jego gębą. Ja nie wiem, po co w bazie wojskowej komuś taki totem. No i tak naprawdę sposobem, no, na uwolnienie go jest podpalić ten totem. Bez znaczenia, czy to będzie ogień prawdziwy, czy iluzoryczny. Dlatego mamy Arc Lighta. Więc innymi słowy, musimy tutaj sobie użyć mocy jego Trojan Gift. Ale ona kosztuje 240 plazmy, więc musimy na razie sobie zacząć straszyć, żeby móc tej mocy użyć. I potem sobie po prostu przywiązujemy Arc Lighta, no i robimy ognisko. No i Wysek Jack będzie w taki sposób nasz. Ale na razie musimy go zostawić, za chwileczkę go uwolnimy. Ja przed chwilą tu widziałem chodzącego... Father William Malkach. Malkaj, o, widzę, poszedł spać. To jest oczywiście ksiądz. Ojciec. I cóż, dziwnie wygląda, nie? On chodzi z krzyżem. Jak mówię, to jest ksiądz. On odprawia egzorcyzmy. I przede wszystkim też śmiertelnik, który potrafi nasze duchy odsyłać, tak. I on to robi przede wszystkim bardzo szybko. On dość szybko się skupia na tym szukaniu ducha i on go dość szybko wyłapuje. Dlatego mi by zależało po prostu na tym, żeby go jak najszybciej wypędzić stąd, żeby żadnych problemów sobie nie narobić. Ponieważ on ci potrafi złapać ducha, no praktycznie chwilę, moment po użyciu mocy, więc tutaj trzeba naprawdę się bardzo wielkim refleksem wykazać. On chyba łapie nawet duchy szybciej niż duchołamacze, więc jak mówię, podstawą jest to, żeby po prostu go stąd wypędzić na samym początku. Widzę, że już się obudził, jak widzicie. Jest taki dziwny trochę. Klecha jeden, wredny. Widzicie, chodzi z tym krzyżem w ręce. I nie wiem, czy to jakieś kamehameha będzie robił, ale... Dobra, ja się go pozbędę. Dragun. Dread. Zrobi mu dreada. Dobra. Najlepiej zniszczyć jego poczucie bezpieczeństwa od kołyski, od korzeni. Bug tutaj mi się przyda. Gdzie on pójdzie teraz? Dobra, Moonscream. Gdzie on teraz pójdzie? Dobra, zobaczył Moonscream. Patrzcie, ucieka nawet tutaj. Pierwszy raz widzę, że tutaj śmiertelnik ucieka do tego przedsionka. Jak widzicie, on już jest dość mocno... Ja im dam rozkazy. Tylko oczywiście w tych moich misjach, które przychodziłem dwa razy, a raczej w tych moich dwóch podejściach, rozkazy. O, jemu też mogę dać rozkazy, dziwne. Moonscream. Prezent. Only use power if mortal present. Wszystkim muszę dać rozkaz, żeby używali mocy tylko i wyłącznie w obecności śmiertelników, żeby... A przynajmniej w większości, no bo wszystkim się niestety nie da. A Carter? Carterowi mogę dać, dobra. Jak widzicie, tutaj jest też monitoring. Jak widzicie, on tak wariuje. Więc, no, ale w sumie im się on nie przyda, bo... O, on sobie tutaj ucieka, a tutaj jest ich pełno, widzicie, teraz ja tutaj mogę sobie zrobić spokojnie Storm Talona przywiązać do tej... Do tego szlaba... A, nie mogę zrobić search, o kurde. Nie skoczy plazma? Nie skoczy. Nie, myślałem, że search będę mógł zrobić, ale... Tutaj muszę ich trochę postraszyć, Strange Vision. Dobra, i Moonscream tutaj przywiążę. Dobra, Flaster. Dobra. Walcz, Static, walcz. I problem w tych ustawieniach tej... W tych ustawieniach...
tych rozkazów jest taki, że one się blokują, no jak się da duchowi, żeby on nie używał mocy w obecności śmiertelników, to się często zdarza, że on śmiertelnik przechodząc obok takiego ducha, to ten duch nie zrobi nic totalnie. I to jest właśnie największy błąd, bug tych rozkazów. Jak widzicie, on już jest mocno przerażony. Tutaj sobie wezmę Stormtalona, przywiążę i użyję mocy Search. I mam nadzieję, że zadziała to na niego, bo on jest dość daleko od tych samochodów. No niestety nie zadziała. Troszeczkę, no nie pykło tak jak chciałem, ale... Dobra, no nic nie zrobię. Ja bym sobie go tutaj pośledził trochę, sobie przybliżę. I mam nadzieję, że mi grę nie wywali, bo mnie po prostu czwarty raz tego bym nie chciał powtarzać. Wystarczy, że trzeci muszę. Tutaj sobie może wam pokażę Cartera. Tutaj jest The Unknown Soclier pisze. Nie, Soldier, boże. To wygląda to L z D, to wygląda to jak K. The Unknown Soldier, nieznany żołnierz. Dobra. Terrorize, używaj. Widzicie, on ma genialne moce. Patrzcie, jak plazma zaskoczy. Już o 20. Dread. On jest idealnym duchem, no naprawdę jednym z najlepszych, totalnie, ja go bardzo lubię używać. I przywidzenie ma, wszystkie mocze ma bardzo straszące. Bug tutaj jest z tymi swoimi pchałkami, piesku, kochany. Ale patrzcie, jak w wojsku normalnie się ustawiają gęsiego, te pchu jego. Piękny piesek, nie? Genialny, genialny, ja po prostu go uwielbiam. Dobra. Gdzie jest ksiądz? O, widzę, że on już tutaj jest cały porobiony. Dragon go wypędzi. Chase, pogoń. Ja chcę zobaczyć to z jego oczu. Czy on zobaczy? No nie zobaczy go. No ale już ucieka, dobra. Aj! Czemu zawsze jak pokazuję Vive Dragona, to mi zawsze pokazuje śmiertelnika, którego on goni, ale widzę, że już się wszystko naprawiło. Widzicie, on ma genialną grafikę. Taki piękny jeździec bez głowy. Nie mogę już bliżej przybliżyć. Genialnie, genialna grafika. Dobra, ja sobie go odłączę, bo chyba tutaj mi się zaciął, ale widzę, że już dalej jedzie. Patrzcie, on pięknie sobie tutaj biega. To jest idealny teren. On sobie biega po prostu po tych przejściach. Jakieś wyścigi, zaraz zniknie. Dobra, ten już tutaj szału dostał. Dragon mi zniknął, ale jeszcze użył mocy. W tym swoim, w tej swojej czasoprzestrzeni. Dobra, teraz straszymy po prostu. Tutaj sobie użyję statika. Latająca patelnia, co tu się dzieje? Patrzcie. What the fuck? Tutaj jakieś duchy, zjawiska nadprzyrodzone, Ghostmaster, o których nawet ja nie mam pojęcia, się zdarzają takie rzeczy. Dobra, już mam upatrzonego tego pana, widzę, tu jest jakaś stołówka, ale nie mam tutaj zbytnio ducha, jakiego przyłączyć. Ja muszę iść tutaj pojedynczo troszeczkę wy... O! Pełki. I mózgiem sobie tutaj przyłączymy. Spooky surprise! No popatrz się na nią. Genialna, nie? Nie chciałbym w środku nocy zobaczyć, bo chyba zemdlał od razu. Strange Vision. Genialne, po prostu uwielbiam oglądać jej piękną okazałość z oczu śmiertelnika. Już zniknęła, dobra. Shrike. Dobra, już powoli. To jest dobry sposób. Przede wszystkim ja w tych poprzednich misjach to ja brałem przede wszystkim Hardboilda zamiast Cartera i zamiast Banzaia brałem jeszcze Cleather Clawsa. Ale wydaje mi się, że jednak Banzai tutaj się lepiej spisze i zarazem Carter. Quake'a zróbmy. Quake'a zróbmy Banzai. I to jest właśnie to błąd w tej... To jest naprawdę zbugowana opcja w tych rozkazach. Że tutaj się nie da... No, że te rozkazy bardziej utrudniają tą grę niż pomagają. No widzicie, on nic nie robi. Pułapka. Szybko. Trap. Widzicie, on tutaj sobie lata, udaje kaczuszki. Tańczy kaczuszki. Panie.
Banzai też jest bardzo dobrym duchem do straszenia według mnie. Ja go bardzo szanuję również. Teraz tak. Brakuje nam jeszcze kilku plazm. Dlatego ja sobie tutaj użyję Draguna. I sobie zrobię pogoń. I sobie użyję Baka. Bakusiu mój kochany, zrób tutaj pogoń też. Mamy dwa duchy z pogonią, no ale on nic nie robi, no. Widzicie to. Ja mu każę coś robić, a on nic nie robi. Bak. No szlak by cię trafił, dobra. I cóż, moi kochani. Tak, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że zacząłem się uczyć w końcu tego mojego kochanego angielskiego. Używam do tego oczywiście aplikacji DA. Czekajcie, sobie muszę przypomnieć DA. Ja sobie zobaczę na telefonie Duolingo. I uważam, że to jest jak najbardziej bardzo dobra aplikacja do nauki języka obcego. I tak naprawdę uczę się dzisiaj raz, dwa, trzy, od czterech dni. I tak naprawdę to są na sam początek podstawy, bo straszę sobie przy okazji, tutaj sobie statyka użyję. O, super, w kuchni, Ghostly Apparition. Tutaj mi się przyda jakaś zjawa. O, patrz jak mi się pokazała przed nosem. O, on jakby jakieś drgawki miał ta zjawa. Jak mówię, to są początki i myślę, że... ale z każdym kolejnym dniem jest coraz lepiej. Z każdym kolejnym dniem można powiedzieć, że troszeczkę mój poziom zaawansowania tego podstawowego angielskiego wzrasta. Już troszeczkę więcej rzeczy umiem wypowiedzieć, troszeczkę więcej umiem zrozumieć. Jeżeli chodzi o przetłumaczenie z angielskiego na polski, to o wiele łatwiej mi to idzie niż na przykład przetłumaczenie z polskiego na angielski, tak? Ale jeżeli ja będę miał jakieś teksty, no taki w miarę tak średnio zaawansowany z angielskiego, no to ja go po prostu zrozumiem. Ale jeżeli byłby z polskiego i miałbym go przetłumaczyć na angielski, to już bym miał problem trochę. Ale jak mówię, to jest kwestia czasu i obycia. Ja sobie tutaj wezmę Draguna. Sparkstorm. Sparkstorm oczywiście. No widzicie, on nic nie robi, no. To są zbugowane te rozkazy, ja je zaraz usunę. Tutaj sobie użyję Banzaia. Quake jeszcze raz. Moonscream. Spooky Surprise. No i on, widzicie, on nic nie robi, dobra. Ja te rozkazy zdejmę, bo to jest bez sensu. Totalnie. One mi tylko tutaj zawadzają, nic mi nie pomagają. O, masakra, to jest po prostu tragedia z nimi. To jest naprawdę jakiś bug, bo to jest niemożliwe, żeby to tak źle działało. Że te duchy nic nie robią. Mimo tego, że śmiertelnicy obok nich przechodzą, to oni mają to gdzieś. O, widzicie. Już wolę, jak oni wrzucają tymi mocami na prawo i lewo, przynajmniej coś robią. Użyj tej pułapki, zanim on zacznie uciekać. Dobra. Dobra, ja sobie ich odłączę. Jeszcze potrzebuję czterech plazm. Ja tutaj nie... kapitan jest, widzę. On tutaj się chyba zbugował, nie. Nie zbugował się. Carter, ja chcę Cartera. Nie ma tu nikogo, więc na razie z Carterem może być ciężko. Dobra, użyjmy sobie Twisted Wines. Ten poskręcany bluszcz. I Creepers. No oni mi tutaj troszeczkę... O, panie Carterze, zrób z nim porządek. Frozen Steve. I to jest lodowy dotyk, tylko że zamraża wszystkich śmiertelników wokoło. Terrorize, patrzcie jak plazma zaskoczy. Genialnie. Dread. On jest idealnym przerażaczem, patrzcie no, na przywidzenie. On go zobaczy? No obróć się. On nie zobaczy go. Widzicie, on jest takim typowym upiorem, taką typową zmorą. Ten go też zobaczy zaraz, nie zobaczy. Dance Macabre, ale ona wymaga 300 plazmy niestety. Dobra, możemy już uwolnić Isaac Jacka. Musimy sobie użyć Trojan Gift, oczywiście moc. On tutaj, że się tak wyrażę, wysla ten prezent. Zostawcie mi go, nie ruszajcie mi go. Teraz muszę wyłączyć mu moce, żeby mieć plazmę, żeby móc podpalić to pomieszczenie. O, super, że się w środku pokoju przyłączył, bo on mi się przyłączał gdzieś w ścianach, tutaj,
I no niestety raz mi się zdarzyło, że przyłączył się tak, że tutaj był między tym pokojem a tym i mi podpalił ten pokój, mimo tego, że znajdował się w tym, więc... bonfire. The cleansing flame, the burning prison. Thank you for your aid, Ghost Master. Oczyszczający płomień. Dobra, teraz już możemy się bawić na całego. Bawimy się na całego, teraz tak. Mi by tutaj... O, ich tutaj jest pełno. Panowie, Chase. Bakuś, też używaj Chase'a. Moonscream. Spooky Surprise. Widzicie, oni tam chodzą jak mrówki. Nawet tam gdzieś w tle Dragon mi się przewija. Dobra, ja sobie ich odłączę. Ja bym sobie zrobił coś takiego. Przede wszystkim, żeby mi kogoś opętał Arclight i on będzie chodził z tym śmiertelnikiem razem i będzie mógł straszyć przy okazji, a w tym momencie zwolni mi przekaźnik dla Cartera. Ja sobie go tu przełączę. Jak widzicie, ten grób nieznanego żołnierza zawiera aż 5 przekaźników w jednym. To jest chyba jedyne takie miejsce w grze. Ciało, ziemia, morderstwo, przemoc, emocja. Więc widzicie, tutaj mamy w tym miejscu bardzo duże pole do popisu z duchami, z tymi silniejszymi. Ja muszę tutaj znaleźć w ogóle. Ci dalej tutaj stoją. Ja sobie użyję Storm Talona i Search. Dobra, oni tutaj wezmą troszeczkę się swojej energii zużyją. Dobra. Dobra, i co do tej aplikacji, to mówię, jak najbardziej jestem zadowolony. To są, jak mówię, podstawy, ale działanie na tej aplikacji działa troszeczkę jak granie w sąsiadów w piekle. Powtarzasz 100 razy ten sam etap, że się tak wyrażę. Ale na szczęście to nie jest aż takie denerwujące, ponieważ jak już sobie postanowiłem, że po prostu nauczę tego angielskiego, to się wziąłem za robotę. Wziąłem za robotę i mam nadzieję, że już do końca roku, do 1 stycznia już będę umiał posługiwać się po prostu tym angielskim, przynajmniej w dość zaawansowanym stopniu. Taki jest mój cel. A do końca roku, za rok w sensie, czyli do, dzisiaj jest 12 chyba lipiec, no to do 8 lipca chciałbym się nauczyć angielskiego już tak bardziej komunikatywnego. Taki jest mój cel, taki cel sobie postawiłem i ja zamierzam go zrealizować. Dobra, bierzemy tutaj ich, ustawiamy. Czy on kogoś opętał? No ale on nikogo nie opętał jeszcze. Przydałoby się, żeby on kogoś opętał właśnie, ale nie ma tutaj zbytnio... Dobra, Bakuś niech się tutaj bawi. Skateret Swarm. Dobra. Oni się tutaj troszeczkę porozpieszchali, widzę. Banzai. Gdzie jest Banzai? Ja tu nie widzę, muszę tutaj sobie oddalić wszystko. Jak mówię, coraz lepiej to idzie i jestem naprawdę bardzo zadowolony. Polecam jak najbardziej, jeżeli ktoś z was chce się nauczyć języka, bez znaczenia jakiego, na tym się da nauczyć języka. I to jest przede wszystkim... troszeczkę trzeba pracy, mówię, przyłożyć, trzeba się skupić na tym. Bo ja tak średnio na tej aplikacji to po 2 godziny dziennie siedzę, bo no... no prawie 2 godziny. Ale jak mówię, bo chcę to zrobić, żeby efekt był jak najszybszy i żeby jak był jak najlepszy. Dlatego mówię, wziąłem się, kupnąłem w tyłek i powiedziałem, że to zrobię i to zrobię. Spooky Surprise. Ja sobie może zrobię coś takiego, że ich przyłączę. I taki jest mój cel. I nawet przyszła mi do głowy taka myśl. To nie są plany związane z kanałem, ale taka bardziej myśl. Jaka myśl? Że żeby po prostu zacząć nagrywać swoje let's play'e po angielsku, tak. Myślę, że to jest jak na razie troszeczkę za wysoka półka. Jeżeli się nauczę języka, to oczywiście, że w przyszłości po prostu rozważę taką opcję. To jest na razie tylko gdybanie. Niż coś bardziej poważniejszego, ale... No nic taka kowania nie podziałała.
Ale jak mówię, ja jestem dość ambitny w tym momencie i ja zrobię wszystko, żeby się tego angielskiego nauczyć jak najszybciej i jak najlepiej. Dla siebie, dla swojego rozwoju intelektualnego. Bo tak naprawdę nic nie daje mi takiej satysfakcji jak robienie czegoś dla siebie, jak uczenie się czegoś dla siebie, nie dla kogoś. Tylko dla siebie i nawet nie po to, żeby się przed kimś pochwalić, czy żeby się wywyższać. Tylko po prostu dla własnego samopoczucia, nie? Dla własnych ambicji, że się tak wyrażę. No człowieku, weź opętaj kogoś z łaski swojej i rób te moce. Dobra, oni tutaj uciekają. Ja sobie tutaj przyłączę oczywiście Draguna, Baka, nie rozkazy, pogoń. Ci tutaj są, to ja sobie użyję. Dobra, już użyła tej mocy. Pięknie, prosto, genialnie. I to serce prosto wyskakujące. Widzicie, on się tutaj przestraszył. Mało tutaj nie zestrał się. Dobra, idziemy. Nawet przeszedł pomiędzy trawą. A ten widzę, zajadlej goni. Dobra, użyj Dreda. A Bakty, no oni obydwoje, widzicie, już się w parę. Ojej, troszeczkę niepotrzebnie dwa razy kliknąłem. I zmeldowałem tą moc, no ale trudno już. Scattered Swan. Cyk, dobra. Ja sobie już ich powoli. Opętał on kogoś? Opętał, dobra. Ja potrzebuję tutaj sobie Cartera przywiązać. Przede wszystkim, żeby on te trzy moce wykonywał. I zaraz skoczy plazma do. Nic nie skoczyła, to jest niemożliwe. Woda się pali. Wy to widzicie? Woda się pali. My tutaj chyba żyjemy w jakiejś osobnej rzeczywistości, skoro woda w Ghostmasterze się pali. Nie wierzę w to. Dobra, on niech on sobie rzuca tymi mocami na prawo i lewo. Storm Talon tutaj. Selcz, zaciemnienie zrób najlepiej. Jakie on mocy używa? Dobra, ja sobie go odłączę. Serge. No nie uciekajcie mi, tutaj nie chcę tego deszczu. No niepotrzebnie on go użył. No troszeczkę mi tutaj zawadzają właśnie te rozkazy trochę. Znaczy rozkazy, te moce deszczu, że one mogą być cały czas aktywne bez względu na to, czy duch używa innej mocy, czy nie. No tak. Oni się tutaj, widzicie, w ciemności powolutku przemieszczają, dlatego to jest bardzo idealny moment, żeby tutaj sobie przyłączyć moonscreen. Patrzcie, jak mu się pojawi przed twarzą. Nie, nie, nie. Tyłem. Chciałem, żeby się przodem pokazała mu. Dobra, ta też zaraz zobaczy. Szrajek. Dobra, Bakuś niech sobie tutaj postraszy też. Pali się, palę się. Dobra, palę się, jedziemy. Bakuś jedzie z tym koksem. Ja sobie tutaj zrobię. Może sobie Banzaja przyłączę tutaj na zewnątrz i to będzie dobre miejsce dla niego. Cyk. Boom. Ale widzę, na razie te moce na niego średnio działają. Mózki mnie sobie tutaj straszy, spokojnie. Dobra, oni sobie tutaj radzą jakoś, więc ja sobie przyłączę statika albo tutaj do tego hangaru z tymi samochodami wojskowymi i z tym działem. Jak widzicie, mogą tutaj sobie wybuchnąć. No, violence emotional. Ja sobie go przyłączę, tak, tutaj sobie go przyłączę. Sparkstorm. Oj, wymówiłem Sparkstorm, a nie Sparkstrom. Nie wiem, czemu mówię Sparkstrom. W każdym razie już większość duchów mamy przywiązanych. Ja teraz potrzebuję. Tak, to jest dobre miejsce. Mózki mnie sobie straszy tutaj. Bak nie sobie straszy tutaj. Tutaj nie sobie straszy Carter. Ale musimy mu zmniejszyć moce. Albo dobra, Terrorize. Dobra, on się tutaj z nimi zabawi nieźle. Jak widzicie, Dread. I klikam i od razu moc działa, no widzicie, a przy rozkazach, no to muszę kliknąć dwa razy. Ja w sumie Draguna mogę odłączyć, bo on troszeczkę lata niepotrzebnie, a plazmę nam marnuje. Frozen Stift. Strange Vision, dobra. Światło włączyli. Gdzie jest Bug? Dobra, on tutaj sobie przeszedł. Niech on zawsze będzie tutaj gdzieś w pogotowiu. Dobra, widzę, że tutaj się Static bawi dobrze. Teraz tak. Storm Talon ma ten
Plus, że jego można przyłączyć wszędzie w sumie. Tylko, że nie mogę na razie zrobić nic zbytnio. Tutaj się znowu zbugowali oni, masakra. Teraz tak, łazik Jacka bym sobie tutaj przywiązał. No nie, nie mam plazmy, muszę teraz oszczędzać się. Muszę ich po prostu zacząć straszyć poważnie. Tam, gdzie mam duchy, to nie ma tych śmiertelników, a tam, gdzie ich nie mam, to jest ich pełno. Dobra. Dragon mi się tutaj przyda. Dread. Użyj coś. No niestety nie może. Dobra, ale sobie Dragon sam radzi, wie co ma robić. Nie trzeba, nie trzeba go zbytnio pouczać. Zrób coś fajnego, terrorize. No patrzcie, widzicie, ta moc jest bardzo dobra. I on jest naprawdę bardzo dobry, Dance Macabre. Possess all the mortals around the gods in a pervert puppet show. Tutaj się zbugowali wszyscy, nawet Dragon mi się zbugował, widzicie, tańczy. Genialny widok, nie? Po prostu. Ale niestety mocy użył i zepsuł nam ostateczny. No patrzcie, no dalej się zbugował. Tańczę. Przez twe oczy zielone oszalałem. Dobra, dość tej zabawy. Dragon, bierz się za robotę. Nie za to ci płacę, kochany, nie za to ci płacę. Pamiętaj, że jeżeli moich żądań nie spełnisz, no to utnę ci głowę. Taki czarny humorek na zimne wieczory. Te płomienie są genialne, po prostu jak z Ghost Ridera. Super. Dobra, plazmy już widzicie, mamy prawie 200 w zapasie. Ten sobie tutaj radzi, widzę, dobrze, Dance Macabre. Ja bym poczekał na razie na śmiertelnika jakiegoś. Wiecie co, ja bym sobie Storm Talona przyłączył tutaj. Tak, tutaj będzie idealne miejsce, Search. Typhoon i przy okazji Search. Nie chcę zaciemnienia, chcę Search. Super, i działa idealnie, dobra. Niech on się tutaj bawi. Już możemy sobie wszystkich duchów używać powoli. Ten dalej tego opętał, Arclight, dobra. Ja sobie wezmę, użyję tutaj, bo plazma nam się nabiła dość mocno. Trojan Gift w sumie nam jest niepotrzebny, ale ja sobie go użyję. Widzicie, jeżeli jest Typhoon, to patrzcie, jak oni się poruszają. Ten wiatr jest tak silny, że oni nie mają możliwości ucieczki. Oni niby uciekają, ale oni nie są w stanie. Oni chcą uciekać, ale nie są w stanie, bo jest wiatr za duży. O, ja mam tutaj... Usunę sobie Draguna i usunę sobie... Teraz cię ja mogę użyć Dance Macabre. Ja muszę zobaczyć w ogóle, co to jest za moc, bo już nie pamiętam. Dance Macabre. Aha, to jest ten. To jest to samo, co... ta moc, która posiada Ghastly, tylko że to działa chyba na kilku śmiertelnikach. Ale widzę, że w tym momencie... Dobra, ja nie chcę tutaj tych dachów oglądać. Ja sobie go tu jeszcze raz przyłączę. Niech on się bawi tutaj. Ale niech sobie robi Frozen Stift. Dobra, ja tutaj mówię, ich sobie przyłączę. Niech on sobie tutaj się bawi. Dobra, on sobie przejmie jego postać. Nie, drzewne więzienie. Jak widzicie, tutaj go sobie... ją sobie tutaj... Bardzo przygarbiony on jest. Ma, widzę, zaawansowaną kifozę. A ta nie umie się wydostać. Dobra. O, przybierze jego postać. Widzicie? I on zaraz zemdleje, jak to zobaczy. I widzicie, teraz Wysek Jack chodzi. Nawet on ma problemy, żeby się przedostać. Gdzie ty, człowieku, idziesz? No nie uciekaj mi stąd. Tutaj mamy jakiś magazynek na broń. Widzę, co tutaj wisi. Jakieś kartki. Dyplomy. Nie wiem, po co panowie wam te dyplomy i te monitoringi. Przed duchami was to nie obroni. Gdzie jest Dragon? Dragon jest tutaj, tylko ja potrzebuję śmiertelników. Gdzie są śmiertelnicy? Aha, bo tu już jest większość wypędzona. Dobra, my tutaj mamy wolną rękę, bo... oni są tak powolni, że ja mogę z nimi zrobić wszystko. Chase. Bakuś, też się za nich bierz.
Dobra, baza się tutaj bawi, oni się tutaj bawią. Robimy kolejną imprezkę, tutaj nie mam, przebacz, ta muzyka daje mi takiego powera teraz. Zresztą jak zawsze. Skaterik. O, teraz tą moc. Patrzcie. Obraca łeb o 360 stopni kilka razy. Super, teraz widzicie, totalna rozwałka. Cztery duchy w jednym miejscu. Przez przypadek się tutaj znalazło oczywiście. Ten już będzie uciekał. Alan Pierce. Ten też będzie powoli uciekał i ten też już będzie powoli uciekał. Ja muszę ich tutaj wytropić i pojedynczo... Czekajcie, ja może wam pokażę. Usunę sobie ich i pokażę wam przede wszystkim moc Draguna, tą najpotężniejszą. Przywiązuj mi się tutaj, troszeczkę mi się... Patrzcie, jak mu zaskoczy strach. To jest oczywiście zabójczy pościg. No i widzicie, strach i wiara skoczyła mu dużo, wysoko. I on zaraz będzie uciekał. A ten? Ten też już ucieka, więc... Plazmy sobie jeszcze nabijmy, szybko. Terrorize, Dread, cokolwiek. Dobra, on już ucieka, więc... Ja sobie zrobię coś takiego. Chcę tutaj sobie przywiążę statika. Tutaj sobie przywiążę Stormtalona. I będziemy czekać na tych panów tutaj. Widzicie, przywiążę sobie ich wszystkich. Dobra, ale nie używaj mi tego tajfunu, proszę cię. I teraz mi marnują moce, które chcę, żeby oni mi tutaj użyli. Żadne opętanie, żadne opętanie. Dobra, na pożegnanie wszystkie duchy będą ich żegnać. Do widzenia, pa pa. Dobra, tutaj zrobimy sobie wybuchową bazę wojskową. I się udało pięknie. Z czasem będzie koło chyba 40 minut już. A nie, bo ten jeszcze ucieka, dobra. Human Torch. Jeszcze go tutaj podpalimy, na do widzenia. Uciekaj, panie. Baju, do widzenia, Baju, spłoń sobie gdzie indziej, spłoń sobie gdzie indziej. No widzicie, no śmiertelnicy są tacy daremni, no nie da się z nimi po prostu rozmawiać, trzeba ich po prostu wypłoszyć, zniszczyć, wyrzucić, rozwalić. Full Mortal Jacket, to była oczywiście ta misja. Ducha mamy uwolnionego Isaac Jacka. Zobaczymy, jakie tam statystyki będą, ale powinny być duże. 290 krzyków, 130 szoków. To czy przestraszeń, przepraszam, 290, szoków 130, z krzyków 734 dużo, 18 wypłoszeń. No i 33 minuty 15 sekund trwała misja, gdzie do pierwszej dni powinno być wynik 25 minut. A do 3 dni jest chyba 15, z tego co pamiętam. I jak widzicie, dużo razy za to nie dostaliśmy, bo 676. Szkoda, że nie 666, ale było blisko. Troszkę odyszkę za dużo, ale ja tam nie narzekam. No i cóż, żadnej dydzi nie mamy niestety, ale nie jest ważne to, że nie mamy dydzi, tylko jest najważniejsze to, że odcinek został doprowadzony do końca tak, jak sobie przewidziałem. Nic się nie skraszowało, żadna gra mi nie wywaliła. To chyba na pewno było spowodowane hardboiledem, bo nie widzę innej opcji. No i cóż, to po prostu... Tak już było nam przewidziane. To była oczywiście misja Full Mortal Jacket, to był oczywiście Ghostmaster. W następnym odcinku przejdziemy sobie do ostatniej misji w głównej grze. What lies over the Coco... Ja tego nie widzę, bo mi tutaj zasłanie jeszcze raz. What lies over the Coco Nest? Nest? Tak, Nest. I drodzy kochani, powracamy w następnym odcinku do naszego kochanego ściemniaka. Uwolnimy go, zajmiemy się nim i w końcu będziemy mogli go użyć. Na to czekałem, na to czekałem całą serię, na to wy pewnie czekaliście całą serię, na to każdy fan Ghostmastera czekał całą serię, żeby w końcu tym Darklingiem móc się po prostu zabawić. No i cóż, jak mówię, to jest ostatnia misja głównej gry. Jeszcze po tej misji oczywiście będzie bonusowa misja.
Oczywiście, jeżeli nic tutaj nie zepsułem i wszystko się dobrze zainstalowało. I cóż, na sam koniec, co mógłbym jeszcze powiedzieć. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, to zachęcam was jak najbardziej do pozostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem dla zasięgu tego filmu. A jeżeli podobała wam się cała seria z Ghostmastera, jeżeli podoba wam się mój kanał, jeżeli podobały wam się inne serie, to zachęcam was jak najbardziej do zasubskrybowania mojego kanału. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na moim kanale. I zachęcam również do kliknięcia ikonki dzwoneczka obok ikonki subskrybuj, ponieważ jeżeli to zrobicie, będziecie zawsze powiadomani o każdym moim nowym filmie przesłanym na YouTube. No i cóż, drodzy państwo, no i cóż, to była misja oczywiście Full Mortal Jacket, to był Ghostmaster i no już niestety dwie misje zostały do zakończenia całej serii, więc no troszeczkę szybko mi to zleciało, bardzo szybko, niestety. Ale ja już na tą serię mam plan i oczywiście o tym planie się dowiecie po zakończeniu całej gry, czyli za dwa odcinki. Więc cóż, nie ma się to smucić. Tak jest życie, coś się zaczyna i coś się kończy. Tak samo jest i z grami, tak samo jest i z Ghostmasterem. Więc cóż, no po prostu ja byłem Renegat, ja sobie tutaj zakończę w tym momencie. Czekam na was w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć, na razie!